Teraz chciałbym powiedzieć parę słów na temat mikroskopii sił atomowych. Otóż, jeżeli byśmy popatrzyli na schemat takiego mikroskopu sił atomowych, to widać, że ma bardzo wiele elementów podobnych do mikroskopu STM. Z łatwością znajdziemy tutaj skaner piezoelektryczny, próbkę i sondę. Podstawowa różnica polega na tym, że sonda, a więc to ostrze, które będzie dotykało do powierzchni próbki, badając jej właściwości, jest umieszczone na sprężystej dźwigience. I wielkością, którą mierzymy w tym mikroskopie, to jest właśnie wychylenie dźwigienki, tej sprężystej dźwigienki, z położenia równowagi. Najczęściej stosowanym sposobem pomiaru wychylenia dźwigienki z położenia równowagi jest badanie kierunku odbicia światła laserowego padającego na tylną ściankę dźwigienki przy pomocy odpowiedniego detektora. No i sygnał z tego detektora służy do tego, aby określać, jak duże oddziaływanie nastąpiło pomiędzy sondą i próbką. Działanie mikroskopu sił atomowych jest zilustrowane na tej animacji. Otóż sonda, a więc to zaostrzone ostrze dotykające do powierzchni próbki, przesuwa się względem powierzchni próbki. Ten przesuw, jak już wiemy, następuje dzięki skanerowi piezoelektrycznemu. No i oddziaływanie pomiędzy atomami próbki i sondy powoduje zmianę wychylenia tej sprężystej dźwigienki, do której jest ta sonda przymocowana. No i w rezultacie, zapisując w komputerze informacje o kolejnych położeniach, o kolejnych wychyleniach sondy, możemy zbudować obrazek topograficzny powierzchni próbki. Wykorzystując tego typu oddziaływanie sondy z powierzchnią próbki, mierząc wychylenie dźwigienki z położenia równowagi, jesteśmy w stanie zilustrować to, co się dzieje na powierzchni próbki. I okazuje się, że zastosowanie tej dźwigienki umożliwiło obrazowanie dowolnych próbek, nie tylko przewodzących, ale również nieprzewodzących. Co więcej, umożliwiło obrazowanie obiektów znajdujących się w różnym otoczeniu, w powietrzu czy w cieczy. Jako przykład mamy tutaj pokazany obraz struktury DNA, a więc obiektu biologicznego o niewielkich rozmiarach, który również może być badany przy pomocy mikroskopu sił atomowych. Jeśli chodzi o dźwigienki i sondy, to oczywiście muszą być spełnione pewne wymagania po to, by można było osiągnąć dużą zdolność rozdzielczą. No i tak, współczynnik sprężystości takiej dźwigienki powinien być jak najmniejszy z tego względu, że sonda ma mierzyć bardzo niewielkie siły. Częstotliwość rezonansowa takiego w końcu mechanicznego obiektu, jakim jest dźwigienka o pewnych rozmiarach, powinna być jak największa po to, by uniknąć wpływu wibracji otoczenia i zaburzeń akustycznych. Typowo rzecz biorąc, częstotliwość rezonansowa dźwigienki wynosi około 70 kHz. Masa dźwigienki powinna być jak najmniejsza. Długość samej sondy jak największa w stosunku do poprzecznych rozmiarów sondy. No i bardzo ważna rzecz, promień krzywizny, a więc to zakończenie sondy, ten promień krzywizny tutaj na końcu powinien być jak najmniejszy. Umożliwi to osiąganie wysokich zdolności rozdzielczych. No i twardość samej dźwigienki powinna być jak największa. Materiały, z których typowo się wykonuje tego typu sondy, to są takie materiały jak krzem, tlenek krzemu czy azotek krzemu. No, ta twardość jest związana z tym, że chcielibyśmy taką sondą zbadać jak największą liczbę obiektów. Typowo taka dźwigienka montowana jest na takiej płytce, którą już się da chwycić jakąś pensetą, a więc taki holder dźwigienki ma rozmiary milimetrowe. Patrząc z boku na ten holder, widzimy tutaj dźwigienkę i na końcu dźwigienki sondę. Możliwe są również wykonania sondy w ten sposób, że dźwigienka ma kształt litery V, jak widać, o różnych parametrach mechanicznych.
No i teraz parę fotografii ilustrujących sondy AFM dostępne w handlu. Na pierwszym obrazku mamy właśnie taką sondę umieszczoną na dźwigience w kształcie litery V. Jest to sonda, która ma kształt takiej piramidki. Te obrazki zostały uzyskane przy pomocy mikroskopu elektronowego, który jest takim narzędziem pomocniczym, dosyć często wykorzystywanym przy badaniach przy pomocy mikroskopu sił atomowych. Inny przykład sondy. Sonda umieszczona na dźwigience w postaci takiej pojedynczej belki. No i tutaj ostrze o bardzo niewielkim promieniu krzywizny. To jest taka sonda do typowych zastosowań. Natomiast możliwe jest również wyprodukowanie bardziej wyrafinowanych sond, w których stosunek długości sondy do jej rozmiarów poprzecznych jest bardzo duży, a więc jest to taka bardzo ostra szpilka. Często wykorzystywaną metodą zwiększania zdolności rozdzielczej sondy jest hodowanie takiej specjalnej igiełki węglowej na końcu piramidki sondy takiej typowej. Oczywiście rozmiary tych sond, jak widać na tych obrazkach, są rzędu mikrometrów, są to bardzo niewielkie obiekty. No, dzięki temu, właśnie jeszcze raz powtarzam, można uzyskać dużą zdolność rozdzielczą w takim mikroskopie. Jeżeli byśmy się zastanowili nad oddziaływaniami, jakie następują pomiędzy sondą i próbką, w miejscu, w którym sonda dotyka do powierzchni próbki, występują oddziaływania krótkozasięgowe, związane z odpychaniem jonowym i odpychaniem związanym z zakazem Pauliego. Również są to oddziaływania typu wiązania kowalencyjne i metaliczne, zmiany konfiguracji elektronowej. Ale oprócz tych krótkozasięgowych oddziaływań występują również oddziaływania o większym zasięgu, takie jak siły van der Waalsa, takie jak siły kapilarne, a również siły magnetyczne i elektrostatyczne. Ponieważ najczęściej pomiary wykonuje się w takim typowym laboratoryjnym otoczeniu, a w szczególnych przypadkach w cieczach, no więc tych oddziaływań długozasięgowych jest tutaj dosyć dużo. I takie elementy jak stała dielektryczna ośrodka czy rodzaj gazu, w którym wykonujemy badania, również ma wpływ na to oddziaływanie pomiędzy sondą i próbką. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze oddziaływania związane z ruchem sondy względem próbki, no, z tym, że w trakcie takiego ruchu następuje tworzenie i rozrywanie wiązań, występują siły tarcia. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, obrazek oddziaływań sondy z próbką w skaningowym mikroskopie sił atomowych jest dosyć skomplikowany. I teraz parę słów na temat trybów pracy takiego mikroskopu AFM. Jednym z podstawowych trybów pracy jest tak zwany tryb kontaktowy, który polega na tym, że sonda cały czas dotyka do powierzchni próbki. A więc prowadzenie sondy następuje równolegle do podłoża w jednej płaszczyźnie. Natomiast na skutek oddziaływań sondy z powierzchnią próbki zmienia się wychylenie sondy. No i mierząc wychylenie sondy wprost, zyskujemy informacje o ukształtowaniu powierzchni próbki. Jeżeli dołączymy sprzężenie zwrotne, które będzie nam zamieniało wychylenie próbki na odpowiedni sygnał podawany na zetową składową piezoskanera, to wtedy możemy uzyskać sytuację taką, że wychylenie próbki będzie cały czas stałe, prawda? Natomiast informacje o ukształtowaniu powierzchni będziemy czerpali właśnie z tego sygnału, który jest podawany na piezoskaner, którego zadaniem jest takie dostosowanie wzajemnej odległości sondy i próbki, aby wychylenie dźwigienki nie zmieniało się. Tryb kontaktowy umożliwia osiąganie bardzo wysokiej zdolności rozdzielczej z tego względu, że dominującymi oddziaływaniami w tym przypadku są właśnie te krótkozasięgowe oddziaływania. Z kolei pewnym mankamentem tego trybu pracy jest to, że można dosyć łatwo uszkodzić sondę albo próbkę ze względu na bezpośredni kontakt
tych obu obiektów. Innym często stosowanym trybem pracy jest tak zwany tryb bezkontaktowy, który polega na tym, że sonda wprawiana jest przy pomocy odpowiedniego elementu kwarcowego w drgania, przy czym częstotliwość tych drgań odpowiada częstotliwości drgań własnych takiej dźwigienki. No i następnie jest zbliżana w pobliże powierzchni próbki. Ale jak widać z tej animacji, ona nie dotyka do powierzchni próbki. No i teraz na skutek oddziaływania sił długozasięgowych następuje zmiana parametrów drgań tej dźwigienki. Zmienia się amplituda drgań, jak również może się zmieniać częstotliwość drgań takiej dźwigienki na skutek właśnie oddziaływania tych sił długozasięgowych. A więc informacja o topografii powierzchni będzie czerpana tym razem właśnie z tego przesunięcia fazowego, ze zmiany częstotliwości drgań dźwigienki albo ze zmiany amplitudy tych drgań. Stosując ten tryb bezkontaktowy, jesteśmy w stanie badać próbki miękkie, prawda, takie jak obiekty biologiczne, które w innym przypadku można by łatwo uszkodzić, no ale oczywiście kosztem tego, że mamy mniejszą zdolność rozdzielczą, z tego względu, że informacja o ukształtowaniu powierzchni jest niesiona przez oddziaływania długozasięgowe, a więc bardziej rozlokalizowane. I jeszcze jeden interesujący tryb pracy to jest taki tryb półkontaktowy, albo inaczej mówiąc tapping mode, w którym sonda oscylująca, obrazowo mówiąc, dziobie powierzchnię próbki, tak delikatnie stuka w powierzchnię próbki. No i w związku z tym, w zależności od tego, jak daleko jest od tej próbki, to amplituda drgań dźwigienki będzie się zmieniać mniej lub bardziej. No i stąd można wyciągnąć informację o ukształtowaniu powierzchni próbki. Wygląd typowej głowicy mikroskopu sił atomowych przeznaczonej do pomiarów próżni jest przedstawiony na ilustracji. Oczywiście serce całego urządzenia, więc skaner piezoelektryczny i sonda zamknięty jest w takiej komorze próżniowej. Na kolejnej ilustracji możemy zajrzeć, co jest w środku. No i to urządzenie tutaj to jest skaner piezoelektryczny. Tutaj troszkę niżej umieszczony jest stolik, na którym mocuje się próbkę. Przykład urządzenia wykorzystywanego do badań w normalnym otoczeniu laboratoryjnym jest przedstawiony na tej ilustracji. No tutaj mamy głowicę mikroskopu skaningowego. Tutaj jest dodatkowy mikroskop optyczny, który umożliwia nam lokalizowanie odpowiedniego miejsca na próbce. Całość jest umieszczona na stole antywibracyjnym. No i oczywiście kontroler, komputer, ekran, no i operator, który działaniom tego przyrządu nadaje sens. Tutaj jeszcze z bliska pokazana głowica mikroskopu w trakcie pracy, a więc widzimy tutaj uchwyt próbki, tutaj leży próbka, a ta mała czerwona kropeczka w środku jest to właśnie ten promień lasera, który się odbija od tylnej powierzchni sondy. No i wszystko, co najważniejsze w tym mikroskopie, to się dzieje gdzieś tutaj w tym małym obszarze, w którym sonda, odpowiednio spreparowana sonda, oddziaływuje z powierzchnią próbki. Pomiar wychylenia tej próbki służy do tego, żeby zobrazować topografię powierzchni. Zastosowania skaningowego mikroskopu sił atomowych są bardzo szerokie. No i przede wszystkim wykorzystywany jest do sporządzania mikroskopowych map różnych próbek, przy czym w zależności od tego, co akurat jest interesujące, można badać topografię powierzchni, można badać siły tarcia, siły lepkości na powierzchni próbki, jak również to, co akurat nas najbardziej interesuje, można badać przestrzenne rozkłady magnetyzacji, no jak również przestrzenne rozkłady ładunku elektrycznego. Podobnie jak to było w przypadku mikroskopu tunelowego, również i tutaj można wykorzystać mikroskop sił atomowych do modyfikacji lokalnych właściwości próbki. A więc
do przesuwania fragmentów próbki z jednego miejsca w drugie. No i ogólnie można powiedzieć, że jest to swego rodzaju nanolitografia, a więc możliwość zmiany lokalnych właściwości próbki właśnie w tej skali nanometrów. Mikroskop sił atomowych jest stosowany w bardzo wielu dziedzinach nauki, trudno nawet by było wszystkie wymienić, nauki i przemysłu. Wiele informacji na ten temat można znaleźć w internecie, natomiast ja chciałem w tym momencie pokazać parę przykładów zastosowania czy wyników uzyskanych przy pomocy mikroskopu AFM. Na pierwszym obrazku przedstawiony jest obraz powierzchni grafitu. Proszę zwrócić uwagę na to, że skala tego obrazka to jest rzędu 17 angstremów na 17 angstremów i te jaśniejsze miejsca, czy można powiedzieć takie górki widoczne na powierzchni, znaczy widoczne na tym obrazku, odpowiadają pojedynczym atomom węgla. Na kolejnym przykładzie, coś co może jest takie już bardziej nam bliskie, powierzchnia bitów zapisanych na zwykłej płytce kompaktowej. No i dla porównania, trochę nowoczesna technologia cyfrowego zapisu obrazu, DVD. Te obrazki są w takiej samej skali, a więc widać, że pojedyncze bity zapisane na płycie DVD mają o wiele mniejsze rozmiary niż na takiej zwykłej płytce. W związku z tym na płytce DVD możemy zmieścić o wiele więcej informacji. Przykład badań obiektów biologicznych. Znowu fragmenty DNA. Tu ciekawostką jest to, że ten obraz został uzyskany w alkoholu. Natomiast po prawej stronie bakteria. O rozmiarach, jak widać z obrazka, rzędu 1 mikrometra. I o szczegółach o wiele mniejszych od 1 mikrometra. Nanolitografia polega na przykład na tym, że po umieszczeniu sondy w odpowiednim miejscu na próbce, na odpowiedniej próbce, następuje przyłożenie dodatkowego impulsu elektrycznego, który powoduje zwiększenie grubości jednej z warstw próbki. I oczywiście możemy w sposób z góry zaprogramowany wybierać te punkty, w których zmienimy lokalne właściwości tego tlenku tytanu w tym przypadku. No i w rezultacie możemy uzyskać obrazek, który będzie w jakiś sposób mógł być do czegoś wykorzystany. I to może akurat ta pierwsza ilustracja to jest przykład jakichś obwodów elektrycznych czy półprzewodnikowych. Natomiast bardziej spektakularna jest kolejna ilustracja, na której właśnie tą metodą został wykonany portret laureata Nagrody Nobla. Proszę zwrócić uwagę, że jest to bardzo niewielki portret o rozmiarach 2,5 mikrometra na 2 mikrometry. No i wreszcie parę słów na temat mikroskopii sił magnetycznych. Jeżeli popatrzymy na ogólny schemat mikroskopu sił magnetycznych, to na pierwszy rzut oka on niczym się nie różni od mikroskopu sił atomowych. Ponieważ jest to swego rodzaju odmiana mikroskopu sił atomowych. Jedyna różnica, ale bardzo istotna, polega na tym, że sonda w tym mikroskopie sił magnetycznych musi zawierać jakiś materiał magnetyczny. Najczęściej tego typu sondy uzyskuje się w ten sposób, że napyla się cienką warstwę materiału magnetycznego na taką typową, dostępną w handlu sondę AFM. Dzięki temu ona nabiera właściwości magnetycznych i jest w stanie oddziaływać z magnetycznym podłożem, z magnetyczną próbką. Zasada działania poza tym jest taka sama. Oczywiście wykorzystujemy tutaj te oddziaływania o troszkę większym zasięgu, oddziaływania magnetyczne. W związku z tym zdolności rozdzielcze będą troszkę mniejsze, ale tu jako przykład obrazka struktura domenowa warstwy kobaltu o grubości 1 nanometra, przy czym rozmiary tej struktury domenowej są poniżej 1 mikrometra. A więc dzięki temu przyrządowi mamy możliwość osiągania lepszych zdolności rozdzielczych niż w mikroskopii optycznej.
Typowy sposób pracy mikroskopu sił magnetycznych polega na tym, że do zobrazowania rozkładu magnetyzacji musimy stosować dwa przebiegi takiego mikroskopu. Otóż pierwszy przebieg polega na tym, że rejestrujemy topografię powierzchni. Na przykład w takim trybie tapping mode, a więc w tym trybie, kiedy sonda lekko dziobie powierzchnię próbki. Następnie informacje o topografii powierzchni wykorzystujemy do tego, aby w następnym przebiegu prowadzić sondę właśnie wzdłuż takiego profilu. Dzięki temu mamy zapewnioną stałą odległość tej magnetycznej sondy od powierzchni próbki. No i teraz na skutek oddziaływania tych długozasięgowych sił magnetycznych następuje zmiana częstotliwości drgań dźwigienki, następuje przesunięcie fazowe względem sygnału, który wymusza drgania tej dźwigienki i z tego przesunięcia fazowego uzyskujemy informacje o oddziaływaniach magnetycznych zachodzących pomiędzy sondą i próbką. A więc taki tryb pracy dwuprzebiegowy jest tutaj wykorzystywany. No i typowy czy przykładowy obrazek uzyskany przy pomocy mikroskopu sił magnetycznych. Najłatwiejszymi obiektami do badania są obiekty, w których namagnesowanie ma dużą wartość i których namagnesowanie jest dosyć trudno zniszczyć przy pomocy pola magnetycznego. A więc z tego powodu do testów mikroskopu sił magnetycznych wykorzystuje się na przykład fragmenty dysków twardych, komputerowych twardych dysków. No i tu mamy przykład struktury domenowej zarejestrowanej właśnie dla takiego dysku magnetycznego o bardzo dużej gęstości zapisu. Odległość pomiędzy pojedynczymi bitami wynosi tutaj około 200 nanometrów, a więc widać, jak mocno jest upakowana informacja na tego typu dyskach. Na kolejnej ilustracji widać strukturę domenową, którą przed chwilą już pokazywałem, ale teraz chciałem zwrócić uwagę na ten obrazek obok. Była mowa o tym, że kontrast magnetyczny uzyskuje się na zasadzie dwóch przebiegów igły względem powierzchni próbki. A więc zbiera się dwa obrazki, czy rejestruje się dwa obrazki jednocześnie. No i to, co widać po lewej stronie tutaj, to jest właśnie obraz topograficzny powierzchni próbki. Natomiast to, co widać po prawej stronie, to jest obraz odpowiadający strukturze magnetycznej. No i widać, że niektóre elementy obrazu, jakieś zanieczyszczenia powierzchni próbki występują na obu obrazach, ale poza tym te obrazki bardzo mocno się różnią. No z tego względu, że do ich utworzenia wykorzystano całkowicie inne oddziaływania. W jednym przypadku były to oddziaływania krótkozasięgowe, mechaniczne, a w drugim przypadku oddziaływania magnetyczne. No i wreszcie ostatni przykład próbek badanych u nas w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu w Białymstoku. Są to wyniki sprzed miesiąca, uzyskane na naszym nowym mikroskopie sił atomowych, ilustrujące zależność struktury domenowej od grubości ultracienkiej warstwy kobaltu. Po lewej stronie mamy obrazek topografii powierzchni próbki, natomiast po prawej rozkład namagnesowania w próbce, w tej ultracienkiej warstwie. No i teraz zobaczmy, jak będzie się zmieniał ten obrazek magnetyczny w zależności od tego, gdy będziemy badali miejsca próbki o różnej grubości. No i tutaj widać, że im większa jest grubość próbki, tym rozmiar struktury domenowej jest mniejszy. A więc zwiększając grubość próbki, zbliżamy się do tak zwanego reorientacyjnego przejścia fazowego, no, które jest typowym zjawiskiem występujących w ultracienkich warstwach. No i badaniem tego typu zjawisk zajmujemy się w naszym instytucie na co dzień. Ten ostatni obrazek z poprzedniej ilustracji w trochę większym powiększeniu jest pokazany tutaj na tym kolejnym slajdzie. Poprzednio mieliśmy obrazki 20 na 20 mikrometrów. Tu jest fragment struktury domenowej
zarejestrowany dla mniejszego obszaru skanowania, dla obszaru 5x5 mikrometrów. No i jeszcze jeden przykład możliwości naszego mikroskopu sił magnetycznych, możliwość przykładania pola magnetycznego do próbki w trakcie pomiarów. Na pierwszej ilustracji pokazana jest struktura domenowa uzyskana po rozmagnesowaniu próbki przemiennym polem magnetycznym. Na tym wykresie na dole schematycznie jest pokazany moment rejestracji próbki na osi czasu. No i następnie obrazki, jakie uzyskujemy po przyłożeniu stałego pola magnetycznego prostopadłego do powierzchni próbki. Struktura domenowa w polu o wartości 50 Ørsted. Na kolejnej ilustracji struktura domenowa, to są w zasadzie widoczne tylko takie czarne, pojedyncze domeny cylindryczne w polu 100 Ørsted. Więc można przy pomocy tego typu mikroskopu prześledzić magnetyczną historię próbki. No i wreszcie kolejny krok, jaki tutaj wykonano, to było przyłożenie do próbki pola o wartości 150 Ørsted, następnie wyłączenie pola magnetycznego i zbadanie, jak zachowuje się struktura domenowa już w zerowym polu magnetycznym, ale po takiej historii. No i widzimy tutaj odtwarzanie się tych ciemnych domen magnetycznych w niektórych miejscach próbki. Krótko podsumowując cały wykład, można stwierdzić, że skaningowa mikroskopia jest taką techniką bardzo wszechstronnie stosowaną w wielu dziedzinach nauki, jak również w przemyśle. No i w szczególności skaningowa mikroskopia tunelowa ma tą ogromną zaletę, że umożliwia osiąganie atomowej zdolności rozdzielczej, jak również jest narzędziem nanotechnologii. Umożliwia manipulowanie pojedynczymi atomami. Mikroskopia sił atomowych jest chyba najbardziej popularną techniką badawczą spośród tych nowoczesnych mikroskopów skaningowych, z tego względu, że umożliwia badanie dowolnych próbek w dowolnym otoczeniu. A więc jest taką najbardziej wszechstronną techniką. No i wreszcie mikroskopia sił magnetycznych, skaningowa mikroskopia sił magnetycznych służąca do obrazowania struktur magnetycznych ma tą ogromną zaletę, że umożliwia badanie rozkładów magnetyzacji z submikronową zdolnością rozdzielczą. Dziękuję bardzo.